Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach głównych w IFK Arenie w sumie już wczoraj pojawiła się nowa funkcja, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy powinienem to nazywać nową funkcją, nie wiem, czy też mogę znaleźć jakikolwiek pozytyw odnośnie tego, co dodali, zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Od razu uprzedzam, że film będzie dosyć negatywny, no będzie na pewno trochę narzekania, więc jeżeli jesteś osobą, która broni tej gry za wszelką cenę, no to może ci się to nie spodobać, ale myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. Na pewno wielu z was już widziało, co oni tutaj dodali, także może nie przedłużajmy. Po wejściu w okazję zobaczymy nową zakładkę, czyli statek UXI. No i po wejściu w ten statek UXI zobaczymy pakiet UXI. Od razu mówię, że nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale staram się jak mogę. No i od razu generalnie widać, o co tutaj chodzi, że będzie to pay to win, ale jest to troszkę bardziej złożone, jednak w żadnym pozytywnym sensie oczywiście. Także generalnie mamy tutaj pakiety do kupienia, zaczynają się od 23,99, czyli nie ma nawet pakieciku za 5 zł, co jest trochę smutne według mnie. Mamy pakiet bezpłatny, jednak o dziwo on się nie resetuje codziennie, tylko co 2 tygodnie. Także generalnie to coś będzie trwało 2 tygodnie, ale przeanalizujemy sobie, bo to też nie jest do końca tak. Osiągając rozdział 25, czyli odblokowuje się to na rozdziale 25 lub 13 poziom VIP, gracze mogą odblokować wejście do statku UXI. Pakiety UXI są odświeżane co 14 dni, czyli co 2 tygodnie. Kupując zestawy UXI, gracze otrzymają żetony życzeń. Żetony życzeń można wykorzystać w studni życzeń do losowania nagród. Czyli te wszystkie pakiety będą się resetowały co 2 tygodnie, no więc jest to, no powiedzmy, że w cudzysłowie funkcja, która zagościła do gry na dobre, czyli ona będzie już zawsze, zostanie z nami na zawsze dosłownie. Po prostu to się będzie odświeżało co 2 tygodnie, no i w sumie tyle. Także tak samo ten darmowy pakiet bezpłatny właśnie, no będzie się resetował co 2 tygodnie, a nie codziennie, więc otrzymamy raptem jeden żeton UXI, żeton życzeń, tutaj się to nazywa. Także ta część raczej jest zrozumiała. Jeżeli chodzi o same pakiety, no to nie wiem, jak je ocenić. 15 zwojów, niby to jest dobra oferta, jednak jeżeli jesteście graczami free to play, bardziej was interesuje na pewno ta druga zakładka, także już do niej przechodzimy. Także generalnie tutaj po prostu losujemy, możemy losować życzenia i możemy losować sny. Jeden żeton to jedno losowanie tutaj, no a jeżeli chcemy losować sny, to jest 10 żetonów za jedno losowanie. Tutaj prymitywny kamienny żeton, także będziemy to nazywali żetony życzeń, mimo że tutaj są sny. Także generalnie może pierw przeanalizujemy takie podstawy. Żetony życzeń można zdobyć kupując zestawy UXI. Czyli generalnie jest tutaj jasno podkreślone, że żetony będziemy zdobywali tylko i wyłącznie za kupowanie zestawów, no nie licząc tego bezpłatnego. Tutaj trochę osób spekulowało, że być może te żetony będą z eventów i tak dalej, no ale tutaj nic o tym nie ma, więc ja twierdzę niestety, że będzie można tylko i wyłącznie zdobyć je wydając pieniądze, chyba że właśnie gracze, że tak powiem, zrobią jakiś protest, znaczy może nie protest, ale po prostu im się to nie spodoba i twórcy zmienią zdanie. W ciągu 14 dni wszystkie dostępne nagrody z poziomu specjalnego i niektóre z dostępnych nagród pierwszego poziomu będą ograniczone pod względem ilości, czyli najlepszych nagród nie możemy dostawać w nieskończoność. Studnia życzeń jest odświeżona co 14 dni, czyli tak jak pakiet UXI. Po odświeżeniu wszystkie niewykorzystane żetony życzeń zostaną zachowane. Wszystkie nagrody specjalne i pierwszego poziomu zostaną w pełni odnowione. Przy losowaniu nagród poziomu marzeń, to jest to lepsze losowanie, to losowanie snów, szanse są następujące: poziom specjalny 3,14%, poziom pierwszy 19,57%, no i poziom drugi 77,29%. No i przy losowaniu nagród poziomu życzeń, czyli tym gorszym losowaniu, tym tańszym, szanse są następujące: pierwszy poziom 1% raptem, drugi poziom 6%, trzeci poziom 93%, no i nie da się w ogóle tutaj wylosować poziomu specjalnego. No i jeżeli wejdziemy w nagrody, to mamy tutaj taką ładną rozpiskę. Mamy tutaj dwa typy: poziom życzeń i poziom snów. Czyli tak jak widać, poziom życzeń, jeżeli chodzi o poziom życzeń, to możemy wylosować tylko i wyłącznie nagrody poziomu trzeciego, drugiego i pierwszego, jednak na poziom pierwszy mamy raptem 1%. Jeżeli chodzi o poziom snów, to nie możemy wylosować nagród poziomu trzeciego, czyli nagród najgorszego poziomu, bo trzeci to jest najgorszy. Możemy wylosować nagrody poziomu drugiego, pierwszego, na co mamy 19,57%. No i poziom specjalny, dokładne procenty przed chwilą tam podawałem.
Także zaczynamy od dołu. Jeżeli chodzi o poziom trzeci, to tutaj nagrody są najgorsze. Mamy złoto, doświadczenie i esencję. I teraz nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby w tej najgorszej nagrodzie dodać 4 kamienie duszy zwykłe, rzadkiego bohatera. Według mnie to jest po prostu śmiech na sali. Daliby tutaj chociaż 60, to jest raptem jedna niebieska karta. Ja naprawdę nie mam pojęcia, kto tutaj wrzucił 4 kamienie duszy rzadkiego bohatera. Czemu nie 60, tylko 4? No to ja nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli chodzi o poziom drugi, mamy monety poe, diamenty, zwoje, skrzynki z emblematami, rdzenie oraz okruchy żywiołów, czyli jest już troszkę lepiej. No i tutaj mamy kartę z wyborem bohatera, kartę astrologa i skrzyneczkę do wyboru okruchy, rdzenie, monety poe, no i skrzynki. Jednak tych nagród pierwszego poziomu no gracz darmowy raczej nie zobaczy. Ma na to raptem 1%, a losowań jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Zaraz do tego przejdziemy. No i poziom specjalny. Po otwarciu wybierz jedną z 3 następujących nagród, czyli 2000 rdzenie żywiołów. To jest akurat bardzo fajna nagroda, ale gracz darmowy no, ma szansę to wylosować teoretycznie, ale zaraz podam liczby szczegółowe. 40 tysięcy monet poe i 200 skrzynek z wyborem emblematu. Także mamy tutaj następujące wymagania, że tak powiem, czyli jeżeli będziemy losowali życzenia, no to jedno życzenie to jest po prostu jeden żeton życzeń, no i 10 to po prostu 10, czyli to jest taki standardowy. Jeżeli chodzi o losowanie snów, to żeby zalosować jeden raz, nie 10, tylko jeden raz, potrzebujemy 10 żetonów. No i żeby zalosować 100, znaczy 10 razy, no w sumie 100, 10 razy, no to potrzebujemy 100 żetonów, tak? No i zaraz powiem wam, ile to się będzie zbierało. Tak jak mówiłem, ten tutaj pakiet UXI resetuje się co 2 tygodnie. Oznacza to, że będziemy mieli jeden żeton życzeń co 2 tygodnie. Oznacza to, że darmowy gracz w pełni no zdobędzie 2 żetony życzeń co miesiąc, tak? Co miesiąc, czyli 2 żetony na miesiąc. Czyli żeby zrobić tutaj multilosowanie, nawet w tym gorszym losowaniu, będziemy potrzebowali 5 miesięcy. I teraz uwaga, ile będziemy potrzebowali, żeby losować na snach? Przede wszystkim, żeby zalosować jeden raz, no to też potrzebujemy oczywiście 5 miesięcy, a żeby zalosować 10-krotnie, czyli zrobić tak zwany multipool, będziemy potrzebowali 50 miesięcy, czyli ponad 4 lat. Także tak wygląda ta rozgrywka. Według mnie jest to rozgrywka całkowicie w pay to win. No po prostu nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. Najlepsze jest to, że w tych developer update'ach, tych feedbackach i tak dalej, oni tam zawsze wrzucają taką formułkę. Mamy na uwadze opinie graczy, czytamy opinie graczy i tak dalej. No myślę, że tą rozgrywką pokazali doskonale, gdzie mają opinie graczy. Można sobie zobaczyć na Reddicie, tam już naprawdę mega negatywne komentarze są i wcale się nie dziwię. No żeby zalosować 10-krotnie, darmowy gracz będzie musiał poczekać sobie 5 miesięcy, no bo 2 żetony co miesiąc razy 5 to jest 10, tak? Czyli na 5 miesięcy, a tak jak mówię, losowanie snów będzie mógł zrobić sobie 10-krotne co 50 miesięcy, także bardzo, bardzo fajnie, nie? Także generalnie to mnie utwierdza tylko w tym, że gra idzie w bardzo złym kierunku, w kierunku pay to win. Masa ofert, nie można zrobić już nawet zadań tygodniowych, bo oferta, robisz labirynt, oferta, wbijasz drzewko, oferta, no wszędzie te oferty, nigdzie prędzej, wcześniej tych ofert tyle nie było, musicie przyznać, wszędzie przepustki, na każdym możliwym evencie, coraz więcej tych przepustek w grze się pojawia, no i twórcy zamiast, nie wiem, załagodzić sytuację, zrobić coś dla graczy free to play, to wrzucają coś takiego, no ja naprawdę próbowałem znaleźć cokolwiek pozytywnego. W sumie mogę zalosować, bo no naprawdę po zobaczeniu tej oferty, tej nowej funkcji w cudzysłowie, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, więc nie chce mi się nawet tego zbierać. Zalosujemy i zobaczymy, jaką nagrodę mogę zdobyć co 2 tygodnie, coś takiego. Także otworzymy specjalnie na filmie. Także raptem tyle złota, na nic mi to prawie nie starczy. I coś takiego można zrobić raz na 2 tygodnie, także super. Swoje opinie oczywiście możecie wyrażać w komentarzach. Wiem, że film negatywny, ale uprzedzałem na początku, że będzie narzekanie. No naprawdę, no nie mogę znaleźć jednego pozytywu odnośnie tego czegoś, co dodali. Nie rozumiem tego, nie potrafię zrozumieć, no i w sumie tyle. Mimo wszystko życzę wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz całego tygodnia, mimo wprowadzenia tego czegoś, może tak to nazwijmy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.